Księga Malachiasza 1, wyrok. Mowa Pana do Izraela za pośrednictwem Malachiasza. 2. Umiłowałem was, mówi Pan, wy zaś pytacie, w czym się przejawia, że nas umiłowałeś? Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? Wyrocznia Pana, a ja jednak umiłowałem Jakuba. 3. Ezawa zaś miałem w nienawiści i oddałem górę jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni. 4. Choćbyś powiedział, Edomie, zubożyliśmy, ale odbudujemy z powrotem miejscowości zniszczone, tak oto mówi Pan zastępów, oni niech budują, ja jednak rozwalę i będą ich nazywać granicą zła, i ludem, na którego Pan zapałał gniewem. 5. Oto oczy wasze będą to oglądały i powiedzcie, potężnym okazał się Pan nawet poza granicami Izraela. 6. Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro ja jestem ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro ja jestem panem, gdzież szacunek dla mnie? To mówi Pan zastępów do was, o kapłani, lekceważycie imię moje, a jednak pytacie, czym to okazaliśmy lekceważenie twemu imieniu? 7. Oto przynosicie nam ołtarz potrawy skażone, a pytacie, czym go skaziliśmy? Tym, że przynosząc je, niejako powiadacie, oto stół pański jest w pogardzie. 8. Gdy bowiem przynosicie ślepe zwierzę na ofiarę, czyż nie jest to rzeczą złą? Albo gdy przynosicie chrom i chore, czyż to nic złego? Ofiaruj, że to twemu namiestnikowi. Czy będzie mu miło i czy życzliwie cię przyjmie? Mówi Pan zastępów. 9. A teraz zwracajcie się z prośbą do Boga, aby się zmiłował nad wami. Weście popełnili to zło, czy więc on będzie przychylny dla kogokolwiek z was? Pyta Pan zastępów. 10. Niechby ktoś spośród was raczej zamknął drzwi świątyni, byście nie zapalali świateł na ołtarzu moim nadaremnie. Nie mam ja upodobania do was, mówi Pan zastępów, ani mi nie jest miła ofiara z waszej ręki. 11. Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami, mówi Pan zastępów. 12. Wy zaś bezcześcicie je, mówiąc, stół pański jest splugawiony, bo składane na nim ofiary są miernej wartości. 13. Powiadacie też, cóż to za umęczenie. I tak pogardzacie nim, mówi Pan zastępów, a przynosicie zwierzę skażone, chrom i chore i składacie na ofiarę. Czy mam to przyjąć z upodobaniem z ręki waszej? Pyta Pan. 14. Dlatego niech będzie przeklęty oszust, który mając w swej trzodzie samca, ślubuje złożyć go na ofiarę, a potem składa Panu zwierzę skażone, gdyż ja jestem potężnym królem, a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami. 1. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie. 2. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca. 3. Oto ja odetnę wam ramię i rzucę wam mierzwę w twarz, mierzwę waszych ofiar świątecznych i położę was na niej. 4. Przekonacie się, że istotnie wydałem co do was to postanowienie dla podtrzymania mojego przymierza z Lewim, mówi Pan zastępów. 5. Przymierze moje z nim było przymierzem życia i pokoju. Nałożyłem na niego obowiązek czci i okazywał mi cześć, i korzył się przed mym imieniem. 6. Wierność wobec prawa była w jego ustach, a niegodziwości nie znaleziono na jego wargach. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu odciągnął od grzechu. 7. Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem Pana zastępów. 8. Wy zaś zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się prawu, zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów. 9. A przeto z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. 10. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków? 11. Niewiernym okazał się Juda, obrzydliwość zdarzyła się w Izraelu i w Jerozolimie.
Oto zbezcześcił Juda świętość pańską, którą on ukochał, a wziął sobie za żonę córkę obcego Boga. 12. Człowiekowi, który tak czyni, niech Pan wytraci z namiotów Jakuba każdego świadka i obrońcę, a także każdego, który za niego przynosi ofiary dla Pana zastępów. 13. Sprawiliście też, że łzami, płaczem i jękami okryto ołtarz Pana, tak że on więcej nie popatrzy na dar ani nie przyjmie z ręki waszej ofiary, której by pragnął. 14. A wy się pytacie, dlaczegoż to tak? Dlatego, że Pan był świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości, którą przeniewierczo opuściłeś. Ona była twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. 15. Czyżów jeden nie dał przykładu, ten, którego ducha wyście spadkobiercami? A czegóż ten jeden pragnął? Potomstwa Bożego. Strzeżcie się więc w duchu waszym, wobec żony młodości twojej nie postępuj zdradliwie. 16. Jeśli ktoś nienawidząc oddalił żonę swoją, mówi Pan, Bóg Izraela, wtedy gwałt pokrywał swoją szatą. Mówi Pan zastępów. Strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie. 17. Uprzykrzyliście się Panu swymi mowami, a pytacie się jeszcze, czym się uprzykrzyliśmy? Tym, że mówicie, każdy człowiek źle czyniący jest jednak miły oczom Pana, a w takich ludziach ma on upodobanie. Albo mówicie, gdzież jest Bóg, sprawiedliwy sędzia? 1. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. 2. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. 3. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro. I oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. 4. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych. 5. Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych. A mnie się nie lękają, mówi Pan zastępów. 6. Ponieważ ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni. 7. Choć poczynając od dni waszych przodków, odstępowaliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, a ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan zastępów. Wy jednak pytacie, pod jakim względem mamy się nawrócić? 8. Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy mnie oszukujecie? Pytacie, w czym oszukaliśmy cię? W dziesięcinach i ofiarach. 9. Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy i to cały naród ustawicznie mnie oszukujecie. 10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczać w tym, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. 11. I zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan zastępów. 12. I nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan zastępów. 13. Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko mnie, mówi Pan. Wy zaś pytacie, cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw tobie? 14. Mówiliście, daremny to trud służyć Bogu. Bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem zastępów? 15. A teraz raczej zuchwałych nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni. 16. Tak mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze Wspomnień przed Nim dla dobra bojących się Pana i czczących Jego imię. 17. Oni będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. 18.
Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem, między tym, który służy Bogu, a tym, który mu nie służy. 19. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. 20. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie swobodnie i będziecie podskakiwać jak tłuczone cielęta. 21. I podepczecie grzeszników, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym ja będę działał, mówi Pan zastępów. 22. Pamiętajcie o prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Chorebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. 23. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego. 24. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem.